Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. Słuchajcie, tak sobie pomyślałem, co my dzisiaj powinniśmy zrobić. I tutaj, pomocą przyszedł niewidzialny, bo mówi tak. Gryfciu, całkiem fajny łup jest u Albina, więc idź i okradnij mu chatę. Ja mówię, no dobra, zrobimy to. No i to jest właśnie ten moment, słuchajcie. Także idziemy do Albina go okraść. Ale zanim to zrobimy, to na pewno sobie zapiszemy. A przede wszystkim zrobimy to w nocy. No bo w dzień, wiecie, no jednak... No zresztą nie wiem, wydaje mi się, że w nocy jest lepiej kogoś okradać, ale ja się też nie znam, no nigdy nie byłem złodziejem, nie zamierzam nim być. Więc jak sami rozumiecie, no nie mam doświadczenia, tak? Nie mam doświadczenia, no ale zobaczymy. Dobra, odpoczywaj do północy. O, butelki się chyba otwierały, co? Tak to brzmiało, jakby jakiś szampanik, coś tego typu? Coś tego typu? Tego tamtego? Pewnie wszyscy są w karczmie. Tak to zresztą też wygląda. Dobra. I teraz się zastanówmy, którędy moglibyśmy wejść, choć najlepiej byłoby pewnie wejść od zewnątrz. Natomiast zapiszemy sobie grę. Tak wiecie. W razie W, bo to nigdy nie wiadomo. To nigdy nie wiadomo, co to się wydarzy. Słuchajcie, przypominam też, że dla tych, którzy oglądają serię, a oglądają ją na głównym kanale, to przypominam, że jest kanał Gryfciu Fabularnie, który utworzyliśmy niedawno, na którym będą wszystkie fabularne serie. I mówię o tym dlatego, że okej, Gothic będzie, czy w zasadzie kroniki będą i tu, ale już niedługo, już za momencik, już za chwileczkę, będziemy startować tam z serią z Mafii. A oprócz tego jest tam seria też z Enshrouded, więc jak ktoś lubi moje serie fabularne, to zachęcam. Link na pewno znajdziecie albo w opisie, albo w zakładce społeczność kanału, także śmiało. A tymczasem... Nie wiem, gdzie są ochroniarze w sumie. Nie zrobiłem rekonesansu tej chaty. Dobra, świeczniki na pewno są do zabrania. A na chillku? Świeczniki mamy. Fotela nie wyniesiemy. Ej, ty! Co ty tu robisz? Ja? Nic. A co chodzi? Jestem zajęty, zostaw. Ona ma tu kufer. No i wstała. No lipa co trochę. Jest? No to żeśmy narobili, ale dobra, przynajmniej świecznik wyniesiony. Coś stąd możemy na przykład wziąć? Nie, stąd chyba nic. A tutaj mamy worki. Tylko pytanie, czy te worki Albina nam coś dadzą? No dobra, weźmy sobie je w sumie. Za daleko, dobra. A, bo tu są itemki w środku. Dobra, czyli to jest taka skrytka po prostu. No, mięsko zawsze się przyda. Dobra. A spokojnie, teraz na górę. Robimy to, słuchajcie, robimy to, po cichaczu. Kurwa, tutaj Jill siedzi. A tu Albin śpi. Jest przypał lekki. No dobra, zróbmy ten kufer. Dobra, próbujemy. Pójdzie dobrze. Cholera, co się dzieje? Nie, nic, spokojnie Albin, jest w porządku, jest dobrze. Kurna, no i żeśmy go obudzili. No i co teraz? No i co teraz, moi drodzy? Co teraz? Ale tak zauważyłem swoją drogą, że jak... To mikrofon, jak szepczę, to mikrofon mnie nie łapie. Będę musiał chyba popracować troszeczkę nad bramką szumów. Bo... No jednak czasami chcę, wiecie, żeby było tak, że ja wam do was coś szeptem. I wy wtedy macie taki, no... No właśnie. Że jest jakaś taka większa wczutka, no a tak jest lipa. I dobra, ten dziś poszedł. Jest tu w ogóle coś do zabrania, tak się zastanawiam? Chyba nie.
I tak szczerze, poza tymi kuframi, to tu chyba nic nie ma, co? Nie wiem, czy ten ochroniarz tutaj jest, czy on se poszedł. Dobra, spróbujmy kufer. Ale kufer nie chce żony Albina. No nie, on tak ram nie wykończy. Nie chce jej zaczepiać, no. O. Raz. Kurna. Raz. Dwa. Niedobrze. Co jest? Nic, nic, spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Kurna, no przecież cały odcinek złamywania się do Albina, nie? Ale dobre jest chociaż to, że jak oni widzą, że ja się skradam, to nic z tym nie robią. Oprócz tego, że mówią, co jest. Więc nie ma tragedii. Jak tu było? Dwa razy w lewo i w prawo? Czy trzy razy w lewo? Nie pamiętam już. No próbujmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aaaa! Nie widział, nie widział. Nie słyszał. Dobrze jest, słuchajcie. Tu widzę jeszcze, że jakieś rzeczy są na górze. Srebrne naczynie. Talerz. A, tylko tego talerza chyba nie weźmiemy. No dobra, stół do pisania to nieważne. Dobra. I nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle. 7 minut, duże postępy. Tylko teraz nie pamiętam, jak tutaj było. Prawo, w lewo, w prawo? Kurna. To trochę lipa. I nie chcę jej na łeb... Oj. Teraz to, żebym narobił. Dobra. Lewo, lewo... No i dupa. Co jest? Czyli lewo, prawo na pewno. A co dalej, to nie wiem. Co dalej, to zaraz zobaczymy. A tu mogę przejść? O, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, prawo. O! O! O kurna, nie wiem, gdzie ja się dostałem. Co tutaj jest? No chyba nic ciekawego. Tylko ta skrzynia chyba jest. Nie wiem, jak długo ten ochroniarz będzie na dworze stał, więc trzeba to szybko robić. Lewo. Przydałoby się. O nie, nie mam wytrychów już. Ale przypał jest. Ale przypał jest. Kurwa, połamałem wszystkie wytrychy. Od kogo ja teraz wytrych kupię na szybko? Żeby to jeszcze ogarnąć teraz. Nie wiem, może ten. Może Bastian będzie miał. Pokaż towary. Powiedz, że masz wytrychy, proszę cię. Nie, on nie ma wytrychów, co jest? Bez żartów. Hej, ty. No i co ja mam teraz zrobić? Nie mam od kogo odkupić. Tym bardziej, że nikt chyba nie będzie chciał ze mną rozmawiać teraz. Ty, czekaj, ale tu był jeszcze jakiś handlarz, nie? Hej, kupiec. Pochasz towary swoje. Ale on też nie ma. On też nic nie ma. Ale bida. Bida z bryndzą, powiem wam. Ty, ale te kołczany są... 50 strzał. To jedno se kupię, przyda się. No ale jest lipa, powiem wam, jest lipa. Hey. U Kazema mogę coś? Nie. Zastanawiam się, u kogo mogę wytrychy kupić, nie? U kogo mogę kupić wytrychy? Bo fajnie, że już trochę żeśmy znaleźli. Pokaż. O, jak dobrze, że ty masz tyle wytrychów. O kurwa, za dużo kupiłem. No, będę miał na zapas. Kurwa, ile ja tych wytrychów? Ja 20 wytrychów kupiłem. Ciekawe, czy mi się to zwróci w ogóle. Ciekawe, czy mi się to w ogóle zwróci, nie?
No nie, kurwa, jeszcze tędy nie wejdę teraz. No proszę cię, trzymaj mnie. Puść to, puść to. Brana, spokojnie. Mam tylko nadzieję, że ten ochroniarz nie wrócił do chaty. Mam tylko taką nadzieję, bo zostały nam dwa kufry do obrobienia. Ten tutaj i tam koło tej żony Albina. Dobrze by było to zrobić. Ja już nie pamiętam, jak było. Lewo, lewo. Nie, lewo, prawo. Prawo, lewo. Lewo, kurwa, lewo, prawo, prawo, prawo. Łapy precz. O chuj. Twoje przestępstwo zostało zgłoszone. No i jest przypał. Nie! Co jest? Nie, ja nie zapisałem. Myślicie, że będą mnie wszyscy bić, czy jakby im zaraz przejdzie? Bo niby krzyczeli alarm, ale... No krzyczą alarm, jest lipa jak no jest lipa fest. Jest lipa fest, słuchajcie. Myślicie, że jak się prześpię, to im przejdzie? Idę się zdrzemnąć, zobaczymy. Idę się zdrzemnąć, zobaczymy. Może mnie nie zaciukają w nocy, co? Nie słyszę, żeby krzyczeli. No ale ewidentnie przestępstwo zostało zgłoszone, więc... Tak czy siak mamy przesrane już. Tak czy siak mamy przesrane już, ale może nas nie zaciukają po prostu, no. A, tu Petra śpi teraz. Kurna. Chciałem się tu zdrzemnąć, no. No trudno, dobra. Zróbmy do następnej północy. Idźmy tam jeszcze raz. Oczywiście pewnie wszystko będzie pozamykane, ale skąd on się dowiedział, że ja tam jestem? Jakby... Nie wydaje mi się, że gra mi się zbugowała, bo jego nie było widać. Jego nie było widać, nie? Więc wydaje mi się, że to bug gry po prostu był. Szkoda trochę. Trochę szkoda. Troszeczku szkoda. Ale zobaczymy, no. Jak coś, to najwyżej od początku się zrobi i tyle. Kurwa, no przecież... Oh, nie wytrzymam dzisiaj. Zobaczymy, czy będą chcieli mnie bić. Ty, tylko gdzie ten ochroniarz stoi teraz? A jednak się mam. A, tu jest. Dobra. Pewnie nie dam mu rady, co? A może jednak? Tylko pytanie, czy ktoś mu przyjdzie na pomoc, jak jego pobije? No właśnie, bo... Pobić go to może nie będzie jakiś turbowy czyn. Ale chodzi o to, co się wydarzy później, nie? Jakby jakie to będzie miało konsekwencje. Mógłbym go teoretycznie. Tak będę musiał powtarzać, że mogę go zaciukać. Nie ma w sumie. Niczego tu nie znajdę. Nie ma teraz dowodów. Alarm! No nie, no Jill się obudziła, no. Co? Ale nie widzieli, kto go zabił. Ale nie widzieli, kto go zabił. Więc... Zróbmy tak. Kipnijmy sobie to do rana. Trochę Marvinowi nabrudziłem rączki tutaj, trzeba przyznać. Że delikutaśnie nabrudziłem rączki Marvinowi. No, zobaczymy, jakie będą tego konsekwencje. Jak coś, to najwyżej przecież sobie wczytamy. Jaki problem? Odpoczywaj. Jak już i tak wiem, że muszę wczytać, to co za różnica, czy muszę wczytać te 5 czy 10 minut? No trudno. No trudno, nie? Ale przynajmniej będziemy wiedzieli, co się wydarzyłoby, gdybyśmy kogoś zaciukali, no jakby nas przyłapał. Na gorącym uczynku. No na razie całe miasto nie chce mnie ścigać. Więc nie jest chyba tragicznie. Ale zobaczymy. Ale zobaczymy, co się wydarzy. Najgorsze jest to, że mogłem w sumie najpierw odebrać Glade. Co tu ten szczur robi?
Jaki... co to za szczury? Dobra. Zobaczymy, co się wydarzy w środku, nie? Czy trup leży nadal? Trupa nie ma. Alben się do mnie nie sapie. I... No. Ale nie pamiętam już ułożenia. Lewo, prawo? O! O, 100 złota! Nice! No to w sumie nam się prawie zwróciło. To nam się w sumie prawie zwróciło. No dobra. Ej, to nie jest tak źle. Odbierzmy sobie glade, zobaczymy, co się wydarzy. Bo poczekajcie. Ja sobie to zapiszę. Na nowym save'ie jakimś. Nieważne. Byle co, byle jak. Bo może nam się przyda jeszcze, wiecie. Ja jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem. Ale jeszcze jeden tylko kuferek nam został do ten. I... Ale w sumie nie ścigają mnie za to. Tylko tamten ochroniarz był na mnie zły. Ale już nie będzie, bo on nie żyje. No i git. W sprawie brzegu... Tak? Naprawiliśmy go. Możesz się już o niego nie martwić. Świetnie. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Masz tu dodatkowo parę monet. Co mi tam? O! Ło! 75 zł jeszcze? Nice. W sprawie przewoźnika towarów... Tak? Przewoźnik wkrótce będzie gotowy do transportu towarów. Świetnie się spisałeś. Masz parę monet dla ciebie, tylko nie wydaj ich w głupi sposób. O! Wszystko... zrobiłem wszystko, to, o co prosiłeś. No i super! Wykonałem wszystko, o co mnie prosiłeś. Dostanę teraz Glade do miasta? Dobrze się spisałeś. Dostaniesz go. Powodzenia, Marvin. Jorn na pewno się odnajdzie. Czuję to. Ej, kurnej, a ja już spisałem ten odcinek na straty. A on wcale na straty nie jest tym sposobem. Żona... Jestem zajęta. A żona Albina nic do mnie nie ma, ale Jill jeszcze tam się wydzierała. O. Nic tu nie ma. Ochroniarz nam się przemieścił delikatnie. No cóż, skrypt to skrypt, ej. Nie? Mam... Przedaj dania. Aha, nie mam nic dla niej. No dobra. Nie potrzebujesz przypadkiem zapasu przypraw? O, przyprawy, właśnie. Oczywiście, że potrzebuję. Ta kuchnia od tygodni świeci pustkami, a wszystko przez te cholerne ulewy. W takim razie może ten worek ci się przyda. Pokaż mi to. To sam czerwony pieprz z Wysp Południowych. Jego zapas wystarczy mi na długie miesiące. Spisałeś się lepiej niż większość parobków Ramzeja. Daj mi go prędko, to jeszcze dziś zaserwuję Albinowi jego ulubionego śledzia w cieście ze szczyptą pieprzu i ostryżu. Nie ma problemu, ale nie za darmo. 100 złotych monet. Nie dostaniesz go za darmo. Wiedziałam, że jest jakiś haczyk. Ile sobie życzysz za ten worek? 100 złotych monet. Nie ma tyle? Kurwa, 60. 60 sztuk złota. Co takiego? Toż to prawdziwe zdzierstwo. Za jakość trzeba płacić. Albin by ci tego nie wybaczył. Uuu, tutaj już na wysoko. Nie no, za jakość trzeba płacić. Za jakość trzeba płacić. Płacić? Tak. Ale nie przepłacać. Kurwa. Dziękuję bardzo, ale poradzę sobie bez twojego pieprzu. A teraz wybacz, ale czeka mnie mnóstwo pracy. No nie, zepsułem to. Ciekawe, co by było, jakbym powiedział jej, że... Albin jej tego nie wybaczy. Ciekawe, co by było. Bo tu już z Albinem pogadałem, więc idźmy sobie, zobaczmy. Bo może by było tak, że jakbym powiedział, no Albin ci tego nie wybaczy, to nam powiedziała, no dobra, jak Albin mi tego nie wybaczy, to biorę. Więc spróbujmy ten temat tak pociągnąć. Jill? Hej, ty. Nie potrzebujesz... O, w takim... To... Dobra, niech ona se tutaj tego. Kipnijmy sobie ten temat. Nie dostaniesz go za darmo. Nie. 60 sztuk złota. Co takiego? Co? Dobra. Albin by ci tego nie wybaczył. Albin by ci nie wybaczył, że odrzucasz taką ofertę. I tak pewnie powie to, co zwykle. Gobliny gotują lepiej od ciebie, ale zjem to, bo moja żona gotuje jeszcze gorzej.
Może będzie narzekał, a może nie. A nawet jeśli, to jesteś tu jedyną kucharką. Raczej cię nie wyrzuci. Pewnie masz rację. Dawaj ten worek. A teraz wybacz, ale czeka mnie mnóstwo pracy. Czyli w ten sposób trzeba by było to... Okej, to dobrze wiedzieć w sumie, nie? To spoko, to zarobiliśmy. Ty, tylko ja tak przywłaszczam sobie ten hajs ogólnie, nie? Przecież ja jego muszę oddać. Ja tak niby tutaj pochachmęciłem tym szmalem. I w ogóle, ja sobie myślę, o tyle pieniędzy mam, ale ja przecież tych pieniędzy nie mam, tak szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, to ja tych pieniędzy kurna nie mam. Ja jeszcze coś mam do sprzedania w ogóle od niej? Się tak zastanawiam, czy coś nam jeszcze... O Jezus! Coś nam jeszcze... A ja ten Glade mam w ogóle przy sobie? Pergamin. Podróż z gildią, składniki. List, bo nie pamiętam, czy na tym save'ie myśmy go odebrali, czy nie. Ja nie mam tego Glade'u. Poczekajcie, ja się cofnę do Albina. Bo może... Bo ja nie pamiętam, czy ja ten save zrobiłem przed, czy po. Jezus, mówiłem o tej pamięci mojej złotej rybki, nie? To jest po prostu... A! Czyli okej. No i dobra, czyli mamy to. Czyli jest git jednak. Jest git. No to teraz będziemy mieć więcej hajsu. 460. I pójdziemy do Petry, bo ja nie pamiętam, czy my coś jeszcze mieli. Zioło żeśmy sprzedali. Torbę pieprzuśmy sprzedali. Narzędzia żeśmy sprzedali. Nie pamiętam, co tam jeszcze było. Tak szczerze mówiąc. Petra. Hej, ty. Aha, czyli jeszcze nie. Dobra. Dobra, ostatnia partia towaru. Urcharka we dworze. Petra powinna być zadowolona, gdy pokaże jej złoto ze sprzedaży. No ale... Urna jest Lipton. Worek pieprzu, grudki żelaza, parę dziwnych narzędzi i zawiniątko. Czyli grudki żelaza mi jeszcze chyba zostały, co? Ale to grudki żelaza, no to nie wyobrażam sobie, żeby miał je kupić kto inny, aniżeli kowal. Bo kto inny miałby grudki żelaza kupić, tak, TBH? I do Torstena albo do Stone'a. Nie ma takiej O, właśnie. Może jesteś zainteresowany kupnem żelaza? Pokaż mi je. Te grudki są zbyt delikatne. Wystarczy lekko je tknąć młotkiem, a wygną się jak pospolity brąz. Dzięki za ofertę, ale nie będę miał z nich żadnego pożytku. Jak to? Czas na mnie. Słyszałem twoją rozmowę z mistrzem. Torsten to świetny nauczyciel, ale nie lubi zmian. Wszystko robi starymi sposobami i z użyciem sprawdzonych materiałów. A do wszystkiego, co nowe, podchodzi z dużym dystansem. Ja z kolei uważam, że w warsztacie trzeba eksperymentować. Jeśli nadal masz przy sobie to żelazo, chciałbym je od ciebie kupić. Dobra, dobijmy targu. 30 sztuk złota wystarczy? Mógłbyś się bardziej postarać. Co powiesz na 60 sztuk złota? 60 sztuk złota. Sporo mnie kosztowało zdobycie tego żelaza. Zdajesz sobie sprawę, ile kosztowało mnie zdobycie tego żelaza? Tak się składa, że znam się na żelazie, a to tutaj nie wygląda mi na wyjątkowo rzadki materiał. Powodzenia w szukaniu naiwniaków. Kurwa, nie! Chwila. Nie, 60 mogłem dobić. Teraz nie mam nic. Shit. Ale lipa. Mogłem mieć 60 sztuk złota. A nie chcę już wczytywać, bo znowu bym musiał wszystko na nowo robić. Dobra, no, poszukam sobie gdzieś indziej. Ja... Widzę, że wracasz. Udało ci się sprzedać Właśnie. Wszystkie towary? Prawie. Sprzedałem towary co do ostatniego.
Bardzo dobrze. Zastanawia mnie tylko, dlaczego u żadnego z farmerów nie widziałam ani jednego skręta. Pewnie są bardzo ostrożni. Pewnie tak. Ile złota w sumie dostałeś? Oddaj zebrane złoto ze sprzedaży. No nie mam innej opcji, masz. Proszę o to pieniądze. No, no. Widzę, że uzbierałeś całkiem pokaźną sumkę. Ej, mieliśmy zarobić 150 na tym, w sensie odkupić o niej za 150, a zarobiliśmy dla niej 158. I zostały nam grudki żelaza. I tak nie najgorzej w sumie, nie? Co do naszej umowy. A teraz, co do naszej umowy. Pomogłeś mi pozbyć się całej partii towarów, więc spełnię twoją prośbę. Jeśli nie masz przy sobie glejtu lub innego dokumentu uprawniającego cię do przekroczenia murów, nie masz co liczyć na to, że strażnicy cię przepuszczą od tak. Innego dokumentu? Farmerzy nie mają raczej potrzeby wysyłać nowych pracowników do miasta, ale kto wie, może drwale zlecą ci transport drewna do kominka naszego kochanego Lorenzo. Dużo osób o tym nie wie, ale w okolicy wschodniej bramy miasta znajduje się malutka jaskinia. Na jej końcu zaczynają się nasze ulubione kanały. Strażnicy mają zakaz wpuszczać kogokolwiek do miasta, ale jak przejdziesz przez kanały, to nikt nie powinien robić o to problemu. Nie zapuszczałabym się tam jednak bez dobrego zapasu pochodni. Nie wspominając już o grasujących tam potworach. No i jest jeszcze Salzer. To mój kolega po fachu. Powinien kręcić się gdzieś na zachodnim trakcie. Zwykle nie rozstaje się ze swoim wozem, na którym spokojnie zmieści się kilka dużych beczek wina. Regularnie kursuje pomiędzy winnicami, farmami i miastem. Może będzie miał jakiś pomysł, jak dostać się do miasta. To wszystko, co mi przychodzi do głowy. Dzięki wielkie za rady. To ja dziękuję, kolego. Powodzenia w szukaniu brata. Myślałem, że coś ciekawszego mi, szczerze mówiąc, powie niż tylko to. No ale trudno, dobra. Dobre i to, słuchajcie. Dobre i to. Natomiast, słuchajcie, zakończymy sobie tutaj ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.